wiemy, co się stało. Wybuch gazu na Wyspiańskiego. Zgłoszenie otrzymaliśmy o wybuchu gazu. Co do przyczyn zdarzenia, najlepiej, żeby wypowiedziała się na ten temat policja po swoich czynnościach. Mamy jedną osobę poszkodowaną, która została przewieziona do szpitala. Na czym polegają teraz Wasze działania? No, w tym momencie staramy się odgruzować to rumowisko, które powstało nam przed budynkiem. Na chwilę obecną przeszukaliśmy oba piętra, które jak widać są zniszczone. Teraz to rumowisko musimy też sprawdzić, czy nie było tam przygodnych jakichś osób, bo jeżeli chodzi o osoby zamieszkujące ten budynek, wszyscy, że tak powiem, są policzeni i nie spodziewamy się, żeby tam ktoś mógł jeszcze być. Wspomaga Was grupa z Wałbrzycha, tak. To są specjaliści w takich sytuacjach. Tak. Wspomaga nas grupa poszukiwawczo-ratownicza z Wałbrzycha, była również grupa ratownictwa chemicznego z Wałbrzycha. Aktualnie trwa akcja ratunkowa, są tutaj służby, wykonują czynności zmierzające do ustalenia, czy na miejscu tej katastrofy nie znajdują się jeszcze osoby. Nasze czynności w tej chwili polegają na tym, że ustalamy świadków, zbieramy osoby, które będą dalej wykonywać czynności. Nie wykonujemy w tej chwili żadnych czynności, ponieważ tych czynności nie można wykonywać. Kiedy zakończy się akcja ratunkowa, straż przekaże nam obiekt, wówczas rozpoczniemy pierwsze czynności. Tymi pierwszymi czynnościami będą oględziny miejsca zdarzenia. Niemniej jednak to nie znaczy, że nic nie robimy. Znamy już osoby, które posiadają informacje w sprawie, znamy osoby, które już nam pewne informacje przekazały. Oczywiście nie możemy się na razie wypowiadać, co było przyczyną, jest to przedwczesne. Czynności, które w tej chwili są wykonywane przez nas, zmierzają do ustalenia, czy mamy do czynienia z przestępstwem. Chodzi o katastrofę budowlaną, to jest zdarzenie zagrażające życiu, imieniu wielu osób w postaci zawalenia się budowli. Jak już powiedziałem, po zakończeniu akcji ratunkowej my przystąpimy do wykonywania czynności procesowych.